Droga krzyżowa ulicami Starego Miasta to wielkopiątkowa tradycja Lubania. Procesja jak co roku ruszyła spod kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy, aby ulicami Śródmieścia i Rynku wrócić do świątyni, gdzie odbyła się liturgia Męki Pańskiej. Pan Jezus skazany na śmierć. Niech się zaprze samego siebie. Zaprzeć się samego siebie oznacza wyrzec się swoich planów, często ograniczonych i małostkowych, aby przyjąć ten Boży. To droga nawrócenia, nieodzowna dla życia chrześcijańskiego, która apostoła Pawła doprowadziła do stwierdzenia: już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Twoje życie, Rabbi, tak imponująco się zapowiadało. Miałeś tyle do powiedzenia tym ludziom, a oni cię skazali. Zniszczyli tak dobrze zapowiadające się życie mistrza z Nazaretu. Dałeś mi, Boże, wyostrzony słuch, poczucie rytmu, miłość do muzyki, pasję tańca. Miałbyś ze mnie tancerkę. Zamiast sukienki tancerki przyodziewam się w dwie kule pacjenta i maskuję parę blizn na schorowanej nodze. Tak dobrze się zapowiadało. Okruchy marzeń zamieniam na wolę zaparcia się siebie. Mówisz, niech co dnia bierze krzyż swój. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Przyjmuję ten dni jako dar i biorę krzyż tęsknoty za zdrowiem i tańcem. Cóż bardziej niż Ty, Chrystusie, mógłby mnie nauczyć, jak wyrzekać się swoich pomysłów na życie? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żyj przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zbawiciel dobrowolnie bierze krzyż na swoje skatowane ramiona, a wraz z ciężkim drzewem krzyża bierze ciężar grzechów i cierpień całego świata, także moje i Twoje grzechy, ludu Boży.
On wie, że tym krzyżem zbawi świat, ponieważ nas bardzo umiłował i zgadza się na śmierć krzyżową. Jezus dźwiga ten krzyż, aby nam wskazać drogę do zbawienia, by objawić nam największe prawo, prawo miłości Boga do człowieka, aby Boże zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Idzie więc Jezus z krzyżem na ramionach poprzez ten świat. Błogosławiony Jan Paweł II prosi: nie wstydźcie się krzyża. Panie Jezu, dźwigający drzewo krzyża na swoich ramionach, naucz nas dzień po dniu opanowywać trudną sztukę chrześcijańskiej odwagi do znoszenia cierpień życiowych, by nieść krzyż razem z Tobą. Pomóż nam widzieć obok siebie bliźniego, który potrzebuje pomocy w dźwiganiu krzyża życiowego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Który za nas cierpiał rany, Jezus Chrystus, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezus Chrystus, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezus Chrystus, zmiłuj się nad nami. Wielka Sobota to tradycja święcenia pokarmów w kościołach katolickich. Zwyczaj święcenia pokarmów narodził się już w VIII wieku, niemniej jednak do Polski dotarł dopiero w średniowieczu. Początkowo święcono wszystko to, czym raczono się w czasie świąt. Mieszczanie nie przynosili jadła do kościoła, tylko kapłan chodził po domach i święcił pokarmy. Z biegiem czasu zmieniono zwyczaj święcenia pokarmów w domu i przeniesiono go do kościołów. Pan z Wami. Tradycyjnie gromadzimy się w kościele, aby wspólnie prosić Pana Boga, aby pobłogosławił dary, z których będziemy przygotowywali wielkanocne śniadanie. Ale zanim pomodlimy się, zanim pobłogosławię pokarmy, pomódlmy się przed Panem Jezusem, który spoczywa w grobie, aby nam błogosławił, aby to cierpienie, które przyjął za nasze grzechy, przyniosło nam błogosławieństwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina on prawdę wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła tymi słowami: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą. Dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a największe święto zmartwychwstania święcimy także po karmie. Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chrystusa Zmartwychwstałego we mszy świętej Wielkanocy, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu. Wyrazimy wtedy sobie nawzajem życzliwość podczas składania sobie życzeń i przydzielenia się poświęconym jajkiem, znakiem nowego życia.
prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół Wielkanocny. Pamiętajmy, że kiedy ksiądz błogosławi pokarmy, to się nie żegnamy, bo pokarmy są święcone, nie my. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a później wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą, przeżyłaś Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku. Dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w komunii świętej daje życie światu. Pobłogosław. Ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie, wytrwale na pustkowiu i który w swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nam jeziorem dla swojej duszy. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław. To mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty stworzyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby uchroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław. Te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dość do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku.